razu. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj zajmiemy się testem zupek chińskich. Na początek musimy otworzyć każdą z nich i wysypać zawartość. Tak więc zaczynamy. Dobrze, teraz zalewamy wszystkie zupki chińskie. Tak więc jedziemy. Ja wyjdę, ty to pomieszaj, żebym nie wiedział, która jest która, okej? Dobra, zaczynamy. Szłeni. Okej, jesteśmy tutaj. I... Siema. Prawda. Będzie próbowanie zup. Mamy tutaj trzy zupki chińskie. Wszystkie pomidorowe. No co ty nie powiesz? No bo nie widać za bardzo, że pomidorowe. A nie, widać. Dobra. Więc co, rozpoczynamy jedzenie. Już od razu możemy zobaczyć, że ta wchłonęła najwięcej wody. To każdego było tyle samo nalane. Tak wchłonęła najwięcej. W tej jak zwykle zostało, bo wiecie, gorsza firma. Dobra, no więc... Jemy! Kosztujmy więc. Dobrze. Co się robi, pierdolisz? To jest gorące. Gorące? Moje zimne. Ja nie wiem, czy znajdzie co robią. Zostawcie innym. Spoko. Bez kiedy właśnie już połowę zjadłeś. Chory gość. Jeszcze chwilkę można spoko i można tam. No dobra, ja już mam wrażenie. Łyszkę? Jeszcze. Na chwilę. Powiem tak, jeśli chodzi o Knora, no ogółem wspaniałe jedzenie, tak jakby Majer powiedział. Czy zjadłeś całe? Nie zjadłem, proszę, oddzielę, proszę. Same kluski zostały. To się wody doleje. Nie. Dobra, to spokojnie. Nie od ciebie test. Whatever. Dobra, zmieniamy teraz. Jak widać, on jest gruby i po prostu nie zasługuje. Jestem burzysty! Serafin! Teraz to do Błaszczyka, do ciebie. Ale zamieniamy się łyżkami, żeby wiadomo. Tak, ja miałem tą. No tak, bo... Okej. Test numer 2. Kurde, niech tak jest. Ta bardziej jak... To jest ostrzejsze. Ta bardziej w tym niebieskim kuku, jak taka domowa. Domowa zupa. Kurwa. Fuck. No, żeś Seraf. Jak ty to robisz? Ja mam kurwa pojęcia. Jak żeś to zrobił, Seraf? Nie, patrz. Idzie prosto, patrz. No. Idzie kropelka. I od razu. To ja nawet tak w domu nie odpowiem takie rzeczy. Gadać. Możesz jeść z tego. Jesteś w lepszej pozycji niż ja. Moje piękne ręce. Au. Jezus. Dobra. Ej, co ty żresz, Serafin? Więc ogółem... Zjedzone? Spodnie magicznie zmienione. Ogółem powiem tak, tutaj jest dużo pieprzu, a jak kluski są miodzie. A ta zupa? No jak domowa, no. Praktycznie, no. Tak samo. Dobra. U mnie podobne wrażenie jak z pierwszego kubka. Bardzo pozytywne. Ja jakby mam takie wrażenie, że tutaj ta zupa jest bardziej wodnista. To są same kluski. No jak nalałeś tutaj dużo wody, no to... Ale tutaj też nalałem tyle samo wody. Aha. Ale w sensie, że ta po prostu jest ostrzejsza z tego tutaj, nie? Zamieniamy się. No, szybciu. Dawaj to. Serwuj szumę. Moja łyżka. A, i teraz serwuj. Wow, zupełnie inaczej. Coś mogę dać? No, rzeczywiście. Spoko. Zostawię się. Jeszcze spróbuję kluski. Czyli tam wszystko zostaje. Okej, tak dla mnie w tej chwili gorący... Gorący kubek. Gorący kubek jest... tak. Najlepiej zachował ciepło. Mówię dlatego, że nie ma za dużo klusek. Pewnie dlatego. Po prostu jest taki najprzyjemniejszy do widzenia. Mi się zdaje, że to jest trochę lepszy od
gorącego kubka. Że to jest trochę lepsze od tego. Tak, ale... patrz, że tutaj jest bardzo mocny smak, bo mało wody było. Tak, no. Powiem tak, ta zupa, jeśli chodzi o smak, najlepsze, jeśli chodzi, no czucie, no, w tym sensie, że jest jak domowa, pluski, nie, pluski nie, ta woda, spróbuję. Woda, jeszcze woda, no, pluski to ma być, proszę bardzo, a tu kultura, ale nie, masz. Patrzcie na to, że kup z kubka powinno się pić normalnie, bez łyżki. Opa, więc bez łyżkę. O Jezu. Sorry. Kubek w sumie smakuje bardzo podobnie do tego. No. Ciekawe, nie. To są zupełnie inne filmy. Ale wiem, że kubki na pewno ja zawsze piję sobie na działce, jak jestem, ale zazwyczaj biorę borowikową z dżemkami. Czyli rzadziej trochę pomidorowo. A, to jest dobra. Nie wzięliśmy jeszcze jednej pomidorowej zaczęty. Przecież Michał nie ma pomidorowej. Ale patrz, mogliśmy wziąć takie... Z takiego pudełeczku taki kubek po prostu. Się wody dolewa i masz takie rzeczy. Nie, ja to zastanawiałem się nad tym, ale nie. To nie jest w ogóle podobne nawet do tego. To jest najlepsze. Dobra, werdykt. Ja pozwolę sobie zacząć ode mnie, bo ja jestem najgłupszy. Znaczy. Okej. Okay. Znaczy dobra. Pierwsze miejsce egzekwoto, znaczy gorący kubek i Knoll, ponieważ Knoll miał. Nie ma egzekwo. Pierwsze, drugie, trzecie. No bez kitu. No to gorący kubek, bo po prostu, jak wcześniej powiedziałem, smakiem jest zbliżony do domowego, a kluski to kompletnie inna bajka. Mówiłeś tego? No. Okay. Knoll ma najlepsze kluski, Amarowo, ale zupa jest, no, pieprzna, jakby to powiedzieć. Amol to amol. Woda. No, także według mnie, ja bym postawił na pierwszym miejscu tutaj, prawda, tą zupę. Na drugim kubek i na trzecim. Czyli ja na pewno na to nie zagłosuję, bo to już jest w tym momencie zimne. No co ty nie powiesz? Tak całkowicie. Tutaj bym jeszcze mógł spróbować bez klusek, ale powiedzmy, że jest takie, jakie było. No. Tylko, że kluski bardzo dużo wciągnęły i tak naprawdę w tym, jedząc Knorr, czułeś się, jakbyś jadł tylko kluski. Mało wody było. Więc moim zdaniem pierwsze miejsce zajmuje kubek. Okej, okay. Ci mamy dość różne opinie. Ja w sumie dość podobne. Kubek ma... Dobra, szybko. Na drugim Knorr oczywiście jedzenie. Sole jedzenie, bardzo sole jedzenie. No to dobra opinia, ty solisz jedzenie? Sole rzekie. Kurczę, ale wy opinię. Kurczę. Ja ten sole... No też, znaczy zależy, ale... Nie sole zazwyczaj. A, czyli twoje zdanie się liczy, liczy się oczywiście zdanie Krzysztofa, bo jakby to powiedzieć, wiesz... Koneserem. Koneserem smaku, żartuję, ale ogólnie, no, można się zgodzić z tym, że ta zupa... Ziemniaki zawsze są posolone, wie? Ale nie sole jakoś dodatkowo więcej. W sumie? Znaczy, ja dość często solę sobie dość więcej, po prostu tak dla mnie jest trochę bardziej smaczne. W ogóle jedzenie bez soli, no jest dobre. No nie, jakby... Wiem, że sól psuje smak, ale na przykład nasze obiady ale to, szkole, to poprawia smak. Ale to dobra, no więc teraz przechodzimy do normalnej sekcji tego podcastu. Uprzątnamy to i gadamy po prostu o śmiesznych rzeczach. Śmiesznych rzeczach? Tak. To pozwolę sobie zacząć od tego. No właśnie, ja się śmieję. No więc o czym gadamy? Losowy temat, chwila, na sadystyk wejdę. O nie. Czy w sumie? To dlaczego tak mało czarnych gra w baseball? Bo piłka jest biała? Nie wiem. Logika. No piłka jest biała, no co? Jakiś... No nie no. Losowy temat. To random. No ale random. Tak się też nie robi. Czemu chciałeś dokonać aborcji, Błaszczyk? Nie chciałem. Zależy na kim? Właśnie. Na sobie. Wow. Samobójstwo jeszcze przed narodzinami? Czy ktoś z was grał w South Park Fractured But Whole? Nie. Nie. Moje rodzice są anty. Znaczy, moja mama chyba, ale tata to tam. Ja właśnie chciałem sobie dzisiaj kupić. Wiesz, że ta gra kosztuje 250 zł? 250 zł? Wow! South Park jak prawdy, który jest 1000 razy lepszy, historia jest lepsza i wszystko po prostu jest takie wala. Kosztuje dużo mniej. 8 dych chyba? Czy 7? Może dlatego, że jest starsze. Lepsze. No dobra, można pogadać na jakiś temat, no technologię. Technologię? Google Stadia. Nie znam się na takich, nie lubię takich tematów.
Właśnie nie, to znaczy nie rozumiem Google. Mówią, że hej, mamy konsolę, która ma 10 teraflopów, tak? Potrafi streamingować gry, tak, na różnych urządzeniach, ale oczywiście nie wiedziałem. Chodźmy, znajdziemy jakieś dziwne sposoby na Google Tłumaczu. O, to wiesz, ja mam takie śmieszne na Google Tłumaczu, ale w sumie bym zmysłał się. Czekaj, będę znajdać. Ja mam to tam zainstalowaną aplikację. Co? Aplikacja Google Tłumacza jest? No tak. Przecież jest. Czekaj. No ja też to mam. Masz. Dawno jest. Google Tłumacz. Ja wiem. Dobra. Aha, dobra. Okej, okay, wpisujemy angielski zeswitchujemy i na Afrikaans uga buga. O, tak, samoański. Co to oznacza? Plastiek. Uga buga. Buga buga. Niga niga. Niga niga. Dobra, i co wyjdzie? Klik op de die knopie. Czyli coś po holendersku. A daj teraz. A czekaj, bo to na Afrikaans tłumaczy, to na polski. Kliknij przycisk. Okej. Uga, buga, niga, niga, kliknij przycisk. Buga, coś po żydowsku. Idysz, w języku znajdę. Kliknij przycisk drukowania. Okej, okej, więc to jest po prostu bardzo prosty niga, język. Niga. Uga, niga. Idysz. Kliknij przycisk i kliknij przycisk przycisk. Dobra. Szalom. Buga, buga, buga. Szlum. Buga, uga, uga, uga. Jestem Żydem. Niga, 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 buga. Mam aerodynamiczny nos. Co? Ich bin ait, ich hom a aerodynamik nos. Nie można zrobić, żeby czytało. Mnie też. Co? No, tak jak mówił Robert Kubica, możesz rozpoznać mnie po dwóch rzeczach. Po tym, że nie mam prawej ręki i po tym, że mam duży nos. Kubica nie ma prawej ręki? Przecież miał zreformowaną prawą rękę. On miał coś w stylu, patrz. No, że on, że tylko mógł, że ten, że tylko może przez takie lewą rękę. Co? Przecież on miał wypadek w 2011. To czemu dalej jeździ? Nie, ja wiem, że miał wypadek. Ale wiesz dlaczego jeździ? Powrócił, tak, bo rehabilitacji, tak? On miał zreformowaną prawą rękę i ja. On ma specjalnie przystosowany boli, tak? Dobra, jakieś losowe zdanie dawajcie po polsku. Ala makota. Jakieś losowe zdanie. Ala makota. Czekaj. Ala hot. Jakieś losowe zdanie. Jakieś... Dawne plamy Iraku. Iga, piga, uga, buga. To tak działa? Czekaj, jak... Dawne plamy Iraku. Dobra. No to mam. Iga, biga, uga, buga. Łuk, iga, bu, bu, bi, dobra, teraz. Iga. This is fine. JD. To jest moje. Teraz daj. JD. Padma. Padme Amidala. Będę zaprzeczać. Ben ma 10 biur. Shakespeare w stodole. Shakespeare w stodole. Jeśli peelingi płciowe są białe, co? What the fuck? Dobra, ja mówię. Jest to debil. Uwaga, 3, 4. Tabela przepisu. 3, 4. Krzysztof Szlupka jest miłym nauczycielem. Krzysztof. Poczekaj. Ale to nie z polskiego. Ale nie, popatrz. Ty z bengalskiego na polski dawaj. A. I po bengalsku mówisz... No, Krzysztof Szlupka to jest fajny nauczyciel. Scooby-Doo sexy. Scooby-Doo szukam bólu autobusu w tlen. Black Peter 69. Czarny petriarz jest dopuszczalny? Co? O może petriarz to... Petrasisz, coś z jego czarny wiadomo, petrasisz jest dopuszczalny. Właśnie. Mocne. Uwaga. Mocne gówno. Albański. Mech 1 nie jest windą. Dobra. Nie rób tego. Arabski! Co się stało? Szkoła jest miejscem, żeby dobrze się znawać. Poznać... Nie, nie wiem. Nie wiem. Nie mogę śpiewać. Dziękuję, profesorze! X
oczywiste. A w sumie też mogę to zrobić. Uprzejcie to. Kiedy weźmiecie sobie tłumaczenie z bengalskiego na polski i powiecie XD do Google tłumacza, XD, ej, przed chwilą wyszło dlaczego. XD. XD. Mazda. Przed chwilą wyszło dlaczego. A nie, wyszło Mazda. Tak, to jest bardzo randomowe. Dobra. Patrz, XP, 5. Białoruski, jedziemy. A nie, nie można, aha. Mieszkam na Podlasiu. Pan mi nie wykrywa. Peter jest czarny. Nie rób groszy plus. 500 plus, grosze plus. Uwaga, jeszcze raz. Plus. Peter ma czarnego tego. Psa. Fuck. No staw, potrzebuję. Imię ojca i matki. Znagrywa. Uff! Au! Nikt! Trzymaj błaszczyk! Wiesz, czego się nikt nie spodziewa, Krzysio? Lubię. Du! Cicho, właśnie. To jest! Nie spodziewał. Dobrze. Mam parę pozycji. Więc... Dobra, o czym my gadamy, bo ja tak... Gramy w Uno. Ale gadamy, Jezu, bo nasz podcast, gadamy, no, o czym? Gadamy o czym? Dobra, wiadomości Google, to jest na nasze najlepsze źródło. Wiadomości Google. Nie rób groszy plus. Sosnowiec, 39-latek, zmarł czekając na lekarza izbie przyjęć. Jest reakcja NFZ. Ptaki mają. Dika. Ptaki mają. Co to jest Maja? Co to jest Maja? Co? Wyjdź z tego. Kurst. Zmierz się z Mają. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie jak Krzysia się zapytał, co to jest Maja, wyskoczyło drukowanymi literami. Kapslokiem. To Maja. To Maja. Ty. Kto? Okej. Aszkej. Akszaj. Akszaj? Fuck. Aszkej? Błędne koło. Uwaga, patrz. Indyjski, gdzie jest hinduski? TCA jest gay. Your mom gay. Hindi. Udał się do serii T. Hindi. Uga buga niga niga. Zabierz go na klatkę piersiową. Ukonał sobie szkodę. Sabir Kanban gra dzisiejszy odcinek. Kto jest? Sabir Kanban gra dzisiejszy odcinek. Nie, bohatera nie zostało ukończone. What the fuck? Co się dzieje? Jest... Nie róbcie tego o trzeciej w nocy generalnie. Imię bohatera nie zostało ukończone. E potrzeby i jednostki w sektorze. Ej, zróbmy... Ej, dobra, stop. Właszczyk, weź Evibota i ty weź Boybota. Czym jest kamień 17 sier... O, bez skitu! Evibot versus Boybot. Bez skitu. Ja mogę włączyć Evibota. Ja włączam Evibota. A to jak się nazywa ten drugi? Boybot. A tak zapomniała portfela. Teraz sobie będą skoki? No, nie będę... Dobra. No, to jest sporo. Robimy rozmowę ten. Okej. Okay. Tak, więcej mi reklam dajcie na morze. Dobra, kto zaczyna, to ja mogę zacząć. No. Hi. Albo nie, cześć. Jestem... Ale to mikrofonem dawaj. Mikrofonem dawaj. Widzę, masz ten mikrofon. Mikrofonem dawaj.
Ja nie mogę z tymi grubymi. No ale foka. Dobra. No dawaj, mów coś. Lubisz Boybota? Oj, fuck, what the fuck? Nie, weź na... Lubisz Boybota? Dawaj po polsku. Szus! Dawaj, siema. To teraz Ebibot mówi, nie? Siema. Dobra, co tam? Co tam? Siema. Nie, co tam? Co tam? Co tam? Yes, I can travel and destroy you after you create. Teraz ona przewiduje, że on pogada teraz z nią. Travel and destroy. You after you. Czemu mi Andrzej pisze? No to nie ma sensu gramatycznie. Destroy. No dłuższe zdania rób ty. Write your code. No dobra, idę skoczyć. Wiem, że masz długie włosy, Krzysiu, ale... A to robię po to, żeby było śmiesznie. I just wanna go to stick. Pa, leci. Kurde, po prostu będzie ciekawiej. Me too. Problem to. No problem. Cześć, zróbmy, żeby mówili po polsku. Zróbmy, żeby mówili po polsku. Krzysiu. Okej. Okay. To love you? Dobra, jednak nie. To leave you? Weź sobie wibrację telefonu wyłącz. Okej. Okay. O, Polak skacze! Czekaj. Mrugnięcie... Syn... Ojej! Okej, to nie wypali. Jeszcze raz, 238 pewnie. Dobra. Nie, stop. Ej, trzeba coś zrobić, ludzie. Firma? Co? Firma? To ja się zaraz pokażę coś. Firma? Chwila. Czekaj, pokażę ci coś. Nie wiem, się tak. Patrz to teraz. Opie to. Co to jest? Przeróbkę typa. Jakbyś widział szrubkę. Chodzę tego na lekcję. Shaolin. Trenuję w Shaolin. O, komiks Dema. Idzie wiosna, pora na reklamę od kleszczowego zapalenia mózgu. O matko, Dem, nie! Dem. Z 2016 komiks. Podobno jest spory problem z kleszczami. Oj, tak, odkleszczowe zapalanie mózgu. Ostatnio miałem taką sytuację, że miałem chęć na kleszcze, więc wziąłem sobie całą miskę w restauracji. I jem sobie kleszcze, no wiadomo. I nagle sobie myślę, a co jak to są kleszcze z mało wiarygodnego źródła? No więc pytam o to kelnera. No i szczęśliwie okazało się, że to są nasze polskie. Ale co się najadłem strachu, to moje.
Na śmieszne to było. Spokojnie.